Witam serdecznie ponownie na żywo ze studia fotograficznym Program Bez Nazwy, 20. Targi Fotograficzne w Łodzi. Mieliśmy gości, którzy tutaj przychodzili jako goście, ale czas na, chciałem powiedzieć, legendy fotografii. Bo ja inaczej nie potrafię powiedzieć. Mam tutaj takiego człowieka, którego w Polsce znać powinien każdy. Chciałem użyć takiego sformułowania, proszę mi wybaczyć, jeżeli to będzie niestosowne, ale jest pan kojarzony przez jedno zdjęcie, Christine de Tal, jedno zdjęcie stanu wojennego, ale o nim nie będziemy rozmawiać. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale to gdyby ktoś nie kojarzył, kto obok nas siedzi. Fotografia reporterska, czyli sposób na życie? W moim wypadku tak, ale nie, może nie dla każdego. No nie dla każdego, ale tutaj właśnie, no w moim wypadku tak, sposób na życie. Życie układa się do fotografii, czy fotografia dopasowuje się wtedy do życia? Ja myślę, że życie do fotografii w pewnym sensie. To właśnie, tak. Ja chciałbym pójść tym tropem. Jak wygląda życie kogoś, kto stwierdza, że fotografia jest numer jeden ponad wszystkim? O ile jest ponad wszystkim? Czy są rzeczy ważniejsze? Są rzeczy ważniejsze, ale skoro człowiek musi pracować, żeby żyć właściwie, to jednak fotografia jest takim zawodem, który jeżeli całej duszy i całego serca i całego ciała nie poświęcisz temu zawodowi, no to po prostu daleko nie zajdziesz właściwie, więc to jest dlatego przy okazji trudny zawód, przez to, że to bardzo limituje właściwie możliwości związków międzyludzkich nawet po prostu, że no, utrzymać tutaj rodzinę, żeby rodzina się trzymała razem, nie jest wcale łatwo w naszym zawodzie. To ile trzeba poświęcić, żeby osiągnąć w tym sukces? Znaczy pewnie możemy powiedzieć, jak to było teraz, ale możemy spróbować powiedzieć teraz. Wszyscy mają aparaty, wszyscy fotografują. No, wszyscy, tak. Znaczy wszyscy mają fotografię. No to jest oczywiście taki ogólnik strasznie, tak, ale... nie wszyscy są fotografami po prostu. To jest tylko tyle na pocieszenie można powiedzieć, że nie wszyscy jesteśmy fotografami. Nie wszyscy, którzy mają garnki, są kucharzami, tak? Tak, dokładnie. To jak jest z tym poświęceniem? Czy to są trudne wybory? Trzeba być, jeśli chodzi o fotoreportaż, czyli po prostu być prasowym fotografem, no to po prostu musisz być cały czas gotowy na to, że jeden telefon, czy jakaś tam inna wiadomość i już jesteś gdzie indziej. Właściwie musisz gdzieś pędzić, jechać, lecieć i cię nie ma właściwie, więc to jest no, utrudnia życie osobiste bardzo w pewnym sensie, ale skoro kochamy ten zawód, no to jakoś się poświęcamy. Ja to zawsze mówiłem, że fotografia jest taką bardzo zaborczą kochanką, która nie znosi konkurencji. No można by tak powiedzieć, to chyba ma pan rację, tak. No dobrze, czyli żeby osiągnąć jakiś sukces poświęcamy. Spróbujmy przejść tak przez taką ścieżkę od, nie chcę powiedzieć pierwszego wzięcia aparatu, ale ile rzeczy musiało się wydarzyć, bo zazwyczaj się mówi o sukcesach, prawda? To udało się, ta, u tamto, ale czego się nie udało zrobić, ale jednak to przyczyniło się do tego, że jednak ten sukces powstał. Czy są takie rzeczy w życiu? W życiu w ogóle są górki i dołki właściwie, więc i jak są te dołki, no my powinniśmy się nie załamywać, tylko po prostu się uczyć od tych dołków, czyli od tych niepowodzeń, więc dużo oczywiście... A możemy jakiś przykład z życia podać? Na porządku jest takich... Na porządku dziennym są Ja na początku, jak zaczynałem robić zdjęcia i chodziłem po wydawcach i zamawiali u mnie różne zdjęcia i potem ja jeździłem, to robiłem. No i potem nic z tego nie wychodziło właśnie, że no, nie było może wielkiego tłumaczenia, dlaczego nie zużyli tego, ale powiedzmy robiłem książkę przez miesiąc w Rumunii w latach 70. jeszcze jako młody fotograf. O kościołach obronnych i tych monasterach wszystkich w Rumunii. I to cały miesiąc po prostu jeździłem, robiłem i wszystko i miała być książka z tego i w końcu nie wyszła książka z tego. Więc to jest dla młodego fotografa, to jest bardzo, bardzo przykre właściwie, że robisz i potem nic z tego nie wychodzi. Ale jakoś to mi nie przeszkodziło w tym, żebym dalej nie robił i się nie załamywał. Nigdy właściwie nie wiedziałem, dlaczego tego nie wydali, ale mogły być różne powody. Ja nie wiem, czy to były po prostu moje zdjęcia, czy po prostu wydawca miał jakieś inne plany potem, albo zabrakło mu pieniędzy, żeby to robić tego książkę. To nawet się nie dopytywałem, ale takie rzeczy trochę mogą załamywać, jak się ma 20 kilka lat.
i się naprawdę wysila, żeby coś zrobić i potem okazuje się, że nic z tego nie wychodzi. Więc dużo jest takich sytuacji, kiedy jedzie się na drugi koniec świata, robi się coś, co najmniej w tamtych czasach i nic z tego nie, nic mądrego z tego nie wychodzi, bo nie jest wydawane. No ale tu mówimy o materiałach, które powstają, a o materiałach, których na przykład nie udało się zrealizować. A to na pewno, no dużo jest takich rzeczy, które się nie udało zrobić, bo człowiek nie może być wszędzie naraz właściwie. To jest ten problem, że powiedzmy, jak pomnik Dzierżyńskiego był zdejmowany w Warszawie w 1989 roku, no to byłby miło być przy tym i fotografować, bo to był taki przełomowy moment w tym całym przełomie, co się odbywało w Polsce wtedy. No akurat wtedy mnie nie było w Polsce i tego nie zrobiłem, więc mogę tylko żałować. Ale to nie jest tak, że na tym świat polega, na tym życiu polega. Zdjęcia, których nie zrobimy, to są nasze koszmary, które nam się śnią? Aż tak może nie. To jest zawsze takie, przez jakiś czas możesz mieć jakieś wyrzuty sumienia, o cholera, że, przepraszam, że nie udało mi się zrobić, albo nie było mnie, nie dojechałem, ale no to nie możemy tego aż tak przeżywać. Wszystkiego się nie zrobi. No nie da się wszędzie być i zawsze. Dobrze. Ścieżka zawodowa to jest coś, co budujemy latami. Wiadomo, kontakty zawodowe, kontakty przy okazji pracy zdobywane, to wszystko pomaga. I tak naprawdę, gdybyśmy mogli powiedzieć, no nie wiem, czy da się to procentowo określić, ale jeżeli wyznaczymy sobie jakiś punkt w naszej karierze, to żeby do niego dojść, nasze umiejętności stanowią 100%, 50% w tym wszystkim, a reszta to są relacje? Nasze umiejętności są właściwie na którymś tam miejscu. Ja myślę, że w pewnym sensie szczęście jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli człowiek ma szczęście albo potrafi wykorzystać jakieś tam szczęście, które naprowadza go na coś, no to wtedy... Ale to jest szczęście do ludzi, czy to jest szczęście bywania w określonych miejscach, w czasie? No i to oczywiście, bo szczęście do ludzi, którzy... Jeżeli sam jesteś otwartym człowiekiem i potrafisz rozmawiać z ludźmi i a w tym spotkasz kogoś, który ci coś powie, co jest bardzo ważne i akurat to ci utoruje drogę gdzieś tam, żeby coś zrobić albo gdzieś być, no to na tym polega, że musimy potrafić wykorzystać różne kontakty międzyludzkie i potem mieć to szczęście, że akurat stanęliśmy w dobrym miejscu, a nie złym miejscu, w dobrym czasie, a nie złym czasie. A talent, jeśli chodzi o umiejętność samego fotografowania, no to jest trochę dalej właściwie. To ten łód szczęścia jest naprawdę ważny. Czyli, znaczy, ja przez chwilę zrobię taką dygresję do bardzo współczesnej fotografii. Czyli można byłoby powiedzieć, że jeżeli obejrzymy sobie jakiś portal z olbrzymią ilością zdjęć, gdzie publikuje, no wiem, tysiące ludzi, to tak naprawdę są to zdjęcia wykonane przez szczęściarzy. Jeśli to są dobre zdjęcia, to zakładamy, tak. Zakładamy, że tak, te publikowane tak. są dobre. Ale ile można taki portal oglądać właściwie? Za dużo szczęścia na raz? Tak. To już jest trochę. No dobrze, gdybyśmy mieli w takim razie dać jakąś taką radę osobie, która właśnie fascynuje się reportażem, fotografuje, nazwijmy to, życie codzienne, to jak rozłożyć siły w tym fotografowaniu właśnie? Ile ma być tego szczęścia, a ile rzetelnej roboty? I tak naprawdę, gdybym mógł zadać pytanie, kiedy można o sobie powiedzieć, że się jest fotografem, a nie tylko osobą, która przypadkowo naciska spust, ma tylko farta? Ja myślę, że można powiedzieć, że się jest fotografem, jeżeli już się zaczyna zarabiać tyle, że możesz tego żyć właściwie, to wtedy możesz powiedzieć, że jesteś fotografem. No ale tu mówimy o fotografii zawodowym, ale jeżeli mówimy o kimś, kto jednak robi to dla frajdy i przyjemności. Dawniej powiedzielibyśmy amator, miłości fotografii. To jest właściwie chyba najlepszą sytuacją w dzisiejszych czasach, jest być właśnie wysokiej klasy amatorem właściwie, bo wtedy robisz to, co chcesz, kiedy chcesz, jak chcesz i nie masz żadnych deadline'ów, żadnych nacisków. Nie zależy ci na tym, że akurat to jest twój zarobek i musisz z tego żyć. I może idziemy w tą stronę, dlatego mamy tyle tych portali z tymi wszystkimi zdjęciami, które były robione być może przez fotografów właśnie amatorów, którzy po prostu gdzieś tam na wakacjach, czy na jakichś tak wyprawach, czy pod domem sobie wymyślili i zrobili fajne zdjęcie. Bo teraz, żeby żyć z prasowej fotografii, już jest coraz trudniej oczywiście. Czyli krótko mówiąc, inny zawód, a...
to dla przyjemności wtedy będzie układ. Tak, ale, dobry ja jeszcze podrążę tutaj to moje pytanie, ale w takim sensie właśnie rozwoju fotograficznego, robię zdjęcia, tak? Czasami udaje mi się zrobić dobre zdjęcie i teraz jak w ogóle ugryźć tą fotografię reporterską? No bo w sumie powiedzmy sobie szczerze, z książek się tego nie nauczymy. Nie, z książek się nie nauczymy i nawet się niekoniecznie nauczymy idąc na studia fotograficzne. Znaczy ja nie chcę tutaj negować potrzeby takich studiów. Ja sam studiowałem fotografię, ale ja nie wiem, czy ja czegokolwiek się nauczyłem. Znaczy teraz jest mi łatwo mówić po tylu latach, kiedy już jestem fotografem, tak, ale ja jak byłem w tej szkole w Londynie, a raz, że to był inny poziom wtedy niż dzisiaj, chyba dzisiaj jest bardziej rozwinięte szkolnictwo fotograficzne. Ale ja naprawdę nie wiem, czy czegokolwiek się nauczyłem, poza tym, że byłem przez kilka lat studentem, co zawsze to się przydaje właściwie, znaczy człowiek może studiować cokolwiek, byleby nie wyszedł ze szkoły i poszedł prosto do jakiegoś zawodu. Aczkolwiek fotograf prasowy często tak robi, po prostu kończy szkołę jak najszybciej i od razu chwyta za aparat i leci po gazetach i robi, ale to było kiedyś, teraz jest chyba trudniej. Tak, żeby tak to się odbywało. No dobrze, czyli robimy zdjęcia. To jeżeli nie szkoła, jeżeli nie książka, to kiedy ja mogę stwierdzić, że te zdjęcia reporterskie są dobre? Po prostu trzeba robić. Cały czas trzeba sobie wymyślać tematy albo chodzić na jakieś imprezy, albo na jakieś, no jeżeli coś się dzieje na ulicy, to cały czas mieć aparat przy sobie i to robić, i fotografować, i po prostu sam się nauczysz. I sam zobaczysz, bo jednak dobre zdjęcie zawsze wyskakuje. Nie ma jakiegoś... nie mogę powiedzieć, dlaczego zdjęcie jest dobre. Po prostu dobre zdjęcie samo się obroni. I nawet fotograf, który zrobił takie zdjęcie, od razu będzie wiedział, że zrobił dobre zdjęcie. Ale po prostu trzeba robić. Ale też nie trzeba myśleć o tym, żeby jechać daleko. Zawsze jest ten problem, że my myślimy, że dopiero jak pojedziemy gdzieś do Kambodży, czy do czarnej Afryki, czy coś takiego, to dopiero tam zrobimy zdjęcia. A to wcale nieprawda, bo możemy tak samo dobrze pod domem zrobić, albo w naszej dzielnicy, albo w naszym mieście. Nie musimy wcale jechać daleko. To jest bardzo, bardzo złudne pojęcie właśnie, że tym dalej pojadę, tym lepsze zdjęcia zrobię. A często tak się dzieje w tej chwili. Ja to widzę w konkursach, że ludzie jeżdżą po świecie i tylko te zdjęcia. I te zdjęcia przysyłają i to nie są dobre zdjęcia zazwyczaj, o ile tam nie siedział przez pół roku czy trzy miesiące i naprawdę nie wszedł w to. No dobra, to jest ważna rzecz, którą teraz usłyszałem właśnie. Dlaczego jedziemy gdzieś tam daleko na świat i dlaczego ja, skoro ja tam jestem dwa tygodnie na wakacjach, właśnie, czy mam szansę zrobić dobre zdjęcie? No, jest szansa, tak, ale... Ale umówmy się, to już jest więcej szczęścia niż rozumu, tak. Znaczy ja mówię, właśnie, że szczęście jest potrzebne, siedzenie, ale... Dlaczego zrobienie zdjęcia wymaga siedzenia w tym miejscu? No, bo my musimy cały czas patrzeć na... Znaczy musimy być obserwatorami właściwie i obserwator... I obserwacja polega na tym, że się siedzi i się patrzy i się czeka i tak dalej właśnie. No to jest... Znaczy czekamy na ruch, cechą czekamy na światło. Cechą będzie cierpliwość, tak? Tak, ja myślę, że jedno z najważniejszych cech musi być cierpliwość, tak. Czyli musimy czekać. Jest taka rzecz, o którą chciałem tak już zapytać, ale to jest dobry moment. Czy fotograf musi być odważny? No tak, to jest trudna odpowiedź na to, bo ja nie powiem, że jestem odważnym człowiekiem, no ale czasami no, coś tam robiłem. Podejście do człowieka robiłem, na ulicy tak. I zrobienie zdjęcia, to jest jakaś konfrontacja. To jest, tak. I to jest właśnie najbardziej podstawowa odwaga właściwie w pewnym sensie. I dużo ludzi, dużo chętnych fotografów albo osób, które chcą być fotografami, właśnie na tym się potykają, że mówią, no dobrze, ale ja się wstydzę podejść do kogoś i fotografować, no ale to też inna szkoła. No to jest jakaś recepta fachowca? nie ma recepty. Ja lubię robić zdjęcia, jeżeli robię na ulicy, robić tak, żeby nie być widzianym właściwie, bo to podchodzić i zagadywać, to jak gdyby to nie o to chodzi, bo w tym momencie już jest sztuczna sytuacja się tworzy. Ale to oznacza, ale oczywiście nawet jeżeli się nie pytasz i raptem podbiegasz do kogoś i mu wtykasz aparat pod nos, no to ale czy to koniecznie z tego dobre zdjęcie wychodzi, to ja nie wiem.
No ale to mówiąc, że jest się niewidocznym, to nie wiem, będziemy się chować, No właśnie, jak się człowiek kręci, jak jest właśnie to... Na czym polega ta niewidzialność fotografa? Tak, znaczy, no właśnie, tu jest właśnie to że trzeba mieć tę cierpliwość, że musisz, powiedzmy, w danym miejscu stać, czekać, kręcić się, żeby otoczenie się przyzwyczaiło do tego, że ktoś tam się kręci właściwie. Po czym już potem zapomina, że ktoś się kręci i wtedy jest ten moment, kiedy można zrobić zdjęcie. Ja nie ukrywam, mamy rozmawiać o fotografii, no ale jak jest fotografia, to musi być narzędzie. Tak. I teraz, bo to fotografia reporterska, przynajmniej w moim mniemaniu, jest to fotografia kontaktowa, bliskiego kontaktu. Tego raczej się nie robi z daleka teleobiektywem. Dlaczego? No raczej, no, jeżeli odejmiemy sport, odejmiemy takie rzeczy, gdzie... Prasowe jakieś rzeczy. No jeżeli oglądamy zdjęcie i mamy do wyboru zdjęcie, które jest zrobione przez fotografa, który jest w środku akcji, a drugie zdjęcie przez kogoś, kto stoi, nie wiem, 20 metrów dalej teleobiektywem, to które zdjęcie prawdopodobnie lub być może zrobi lepsze wrażenie? To z teleobiektywem. Tak? Nie, ja po prostu lubię teleobiektywem pracować, więc tak? Po prostu... Czasami się ze mnie śmieją właśnie, że dużo moich zdjęć jest właśnie robione z daleka, bo może jestem za mało odważny rzeczywiście i nie podchodzę blisko. Ale długi obiektyw jest piękny przez to, że on wyciąga z tła wszystko, a jak jest się za blisko, no to wtedy tło może zakłócić ci wszystko i wszystkie inne rzeczy uboczne wchodzą ci w kadr i tak dalej. Natomiast długim obiektywem bardzo możesz wyciągnąć i zmiękczyć tło i tak dalej. Ja to akurat lubię, ale może to jest moje takie zboczenie. No, myślę, że ilu fotografów tyle definicji, jaki jest najlepszy obiektyw do reportażu, tak? Tak. No ja zawsze lubiłem 180, to zawsze 135, 85 i 180, zanim jeszcze były zoomy. Czyli trzy podstawowe obiekty. Teraz malutki bezlusterkowiec i też trzy obiektywy? Nie, bo mój aparat ten ma stały obiektyw, więc i to 28, czyli jest dosyć szeroki i tego nie zmienię, bo to jest nieodkręcalny. No to jak się pan z tym czuł w kontekście tych teleobiektywów? To jest niebezpieczne. Przez to, że w tym momencie rzeczywiście musisz podchodzić bliżej, bo 28 to jest dosyć szeroki. Ale jest to, skoro to jest tak piękny obiektyw i tak ładnie rysuje i taki ostry, to jeszcze mogę mu wybaczyć to, że jest taki szeroki. Tak, no ale rzeczywiście żałuję, że ja nie mam tutaj zooma niczego, po prostu nie mam tylko ten obiektyw i koniec. I wtedy muszę zoomować. No dobrze, ale jeżeli mamy już tyle lat doświadczenia, to zmiana, bo to są przyzwyczajenia, prawda? Czy w ogóle zmiana przyzwyczajeń wchodzi w grę? Czy to jest raczej dosyć trudna rzecz? No wchodzi w grę oczywiście, no ja już w tej chwili w ogóle mniej fotografuję niż kiedyś. Kiedyś to miałem właśnie w małym palcu te wszystkie obiektywy, które używałem. I nie potrzebowałem innych, natomiast teraz po prostu przez to, że mi się nie chce nosić z ciężkim sprzętem, wymienne obiektywy i tak dalej, więc po prostu mam tą małą lajkę z tym 28 i staram się mój styl pracy dopasować do obiektywu, a nie odwrotnie. Czyli ja w tym momencie się podporządkowałem sprzętowi. Ale jak mówię, to jest bardziej dla siebie, jak robię zdjęcia, a nie gdybym musiał to zawodowo robić, to tylko tym aparatem, tylko tym obiektywem, no to bym zginął od razu na miejscu. Od kuli? Ciosu? Nie, od tego, że nie ma różnorodności. A propos takich kwestii, no bo to gdzieś tam zawsze konsekwencje sprzętowe są, ale... Czasami się mówi, że fajnie jak materiał jest zrobiony właśnie na przykład no, tam z jednej perspektywy, czyli powiedzmy sobie jednym obiektywem, a z drugiej strony jest teoria, że no właśnie materiał musi być różnorodność. I jak nie zanudzić widza reportażem? Tak, no jednak musi być ta różnorodność, więc faktycznie tylko pracując na takim jednym aparacie, z szerokim kątem, no to możesz się gdzieś w jakiś ślepy zaułek wpędzić. Aczkolwiek taki obiektyw też jest dobry do portretu. Zawsze można kadrować. To jest na tyle dobra jakość, że można kadrować i wtedy to wygląda może nie jak dłuższy obiektyw, ale jednak można się tym bawić. Ale faktycznie pełnometrażowy reportaż powinien być robiony i na szerokich, i na ultraszerokich, i na długich, i na ultradługich obiektywach. No to siłą rzeczy, no z tym nie mogę się kłócić.
No dobrze, to dobry reportaż, to jest ileś tam zdjęć. To jeszcze jedną rzecz zapytam, która gdzieś tam bije się w mojej głowie. Czy zdjęcie, które zrobimy, czy ono musi, że tak powiem, bronić się samo bez komentarza i podpisu autora? No tak się czasami mówi, ale ja wierzę, że jednak trzeba dawać podpisy przez to, że ktoś może, jeśli chodzi o moje historyczne zdjęcia, w sensie, że to zdjęcia naszej historii współczesnej przez ostatnie kilkadziesiąt lat, no to jednak czasami jak nie ma podpisu, no to ktoś, który jest o 30 lat młodszy ode mnie, po prostu nie będzie wiedział o co chodzi, więc moje zdjęcia wymagają podpisu, ale faktycznie czasami zdjęcia są na tyle dobre i na tyle zrozumiałe, że nie potrzebują, ale to jest inny typ zdjęć właściwie. Ale moje są informacyjne w pewnym sensie, więc ta informacja gdzieś tam po iluś tam latach ginie, więc trzeba ją przypominać. Trzeba odtwarzać. No właśnie, zdjęcia informacyjne, czyli czy możemy powiedzieć, że ta fotografia jest właśnie bardziej obiektywna czy subiektywna? Jak się robi obiektywne zdjęcie? Czy można w ogóle, czy fotograf jest w stanie w sposób taki czysto dokumentacyjny, obiektywny pokazać to, co fotografuje? Czy to w ogóle jest możliwe? Myślę, że tak, jeśli jest dobrym i inteligentnym człowiekiem. No bo dzisiaj jednak mamy taką, jeżeli popatrzymy na współczesną fotografię, to bardzo często, nie chcę powiedzieć, że ona jest tendencyjna, bo to może jest za mocne słowo, ale jest to bardzo subiektywne spojrzenie często na świat i pokazywanie go w ściśle określonym, tak, przez pryzmat, czy tam przez ściśle określony punkt widzenia. Natomiast, no właśnie, czy taka dobra szkoła dokumentu jeszcze istnieje w fotografii? Czy można gdzieś znaleźć zdjęcia, które w sposób obiektywny pokazują rzeczywistość? Może coraz mniej, przez to, że są takie fantastyczne możliwości techniczne, to często fotograf już się bawi tą technologią właściwie. I tym bardziej, powiedzmy, jakieś ultra szerokie obiektywy, które trochę wypaczają jednak życie. Ja zauważam rzeczywiście w dzisiejszej współczesnej fotografii, że jest większy nacisk na formę niż na treść. I to jest to, co mnie zawsze drażni, bo ja wolę tę treść niż formę. Dla mnie ta forma jest drugorzędna. Dobrze, jeżeli się spotyka z tą treścią. Tylko, że my fascynujemy się efektami specjalnymi, tak, no, ale tak naprawdę takie zdjęcie nic nie mówi. W pewnym sensie tak. I to często jest właśnie nawet jakieś straszne tragedie, czy wojna, czy coś. I ludzie robią jakimiś naprawdę niesamowitymi obiektywami, które zmieniają jak gdyby cały przekaz tego, co się dzieje. I to mnie drażni, ale oczywiście ja jestem ze starej szkoły fotograficznej i mam prawo, tak może, przynajmniej tak uważam, mam prawo jednak tęsknić za treścią raczej niż formą. No ale z drugiej strony, żeby odczytać zdjęcie, no czy w sensie treści, no to trzeba mieć czas, a dzisiaj zdjęcia ogląda się szybko. No ale co na to poradzę? Pozostaje się tylko pogodzić z tym? Tak, tak. Dawniej, ja pamiętam, jak się chodziło do czasopism, do gazet i się umawiało z edytorem zdjęć właśnie, czy z dyrektorem fotografii jakiegoś działu fotograficznego w jakichś tych, to było zawsze strasznie dołujące, jak oni oglądali szybko twoje zdjęcia. To wtedy jeszcze były papierowe portfolia, przychodziłeś takim całym, taką książką jak gdyby i on przewracał te strony, tak jak w ogóle jakby nic nie widział. Bo on ma tak dużo takich ludzi chętnych i dużo zdjęć musi oglądać dziennie, nie ma aż tyle czasu i to było zawsze dla każdego młodego fotografa to po prostu tragedia. Myślało się, że ten facet, który niby się zna na tym, nic nie widzi po prostu, bo on ogląda to tak szybciutko. Tak jak dzisiaj się ogląda w internecie może, ale jednak on wiedział, co ogląda i widział, co ogląda. Albo wiedział, czego szuka. I wiedział, czy potem może zadzwonić do tego fotografa, żeby coś zamówić, czy nie. Ale dla młodego fotografa to było naprawdę dołujące. Więc to jest to samo, wtedy to było papierowe, dzisiaj jest to na ekranie monitora. No tak, to czasy się zmieniają, wszystko leci w stronę elektroniki. To jeszcze zadam jedno pytanie, bo tak patrzę na zegarek, patrzę na informacje. Kolejne materiały są gotowe, naszą rozmowę będziemy tu powolutku kończyć. Ja tutaj gdzieś zauważyłem, że na targach jest trochę więcej papieru niż zazwyczaj. Czyli są wystawy, są firmy, które handlują papierem fotograficznym.
Jakie jest pańskie zdanie na temat w ogóle jakby finiszowania pracy fotografa? Czy papier jest konieczny? Czy jednak można zostawić tą wersję elektroniczną i wszystko jest ok? Jaki jest stosunek osoby, która jednak może porównać poprzednią, nazwijmy to, epokę i tą współczesną elektroniczną? Tak. Znaczy papier jest teraz tylko potrzebny do celów wystawowych właściwie, czyli jeżeli robisz wystawy, no to oczywiście robisz na papierze i to wtedy musi być dosyć specyficzny, dobry papier. A tak na co dzień, to rzeczywiście jest to niepotrzebne. Nie robimy odbitek. Czy tak w momencie, to... kiedy robimy zdjęcie, ja mam je tylko w formie elektronicznej na komputerze, to już jest skończona praca fotografa, czy jednak ten finisz na papierze nie jest jednak... Dla zawodowego fotografa to już jest skończona właściwie. Mhm. O ile nie zrobi wystawy, kiedy musi wybrać parę i zrobić powiększenie. Natomiast jest to smutne, że amatorzy właśnie, fotograf rodzinny, który po prostu fotografuje swoją rodzinę i swoich najbliższych, że nawet oni coraz częściej nie wchodzą w papier po prostu. Czyli ginie cała instytucja albumu fotograficznego rodzinnego po prostu. Czyli nie będziemy mieli zdjęć swojej babci, prababci, cioci, wujka i tak dalej. Bo nikomu się nie chce iść zrobić odbitki z tego. Myślą, że to mają w komputerze i ono to tam zostaje i już tego nikt nie obejrzy. A jest tak miło właśnie siedzieć przy kominku, że tak obrazkowo piszę, mówię i razem z rodziną i sięgnąć do albumu sprzed 30 lat i zobaczyć, jak się wyglądało, jak się było małym szkrabem i tak dalej. To już wszystko odpada właściwie. Jakoś, jeżeli nie zrobisz czegoś na papierze, no to tracisz właściwie swoje życie prywatne, znaczy twoje historia swojej rodziny. Ale zawodowy fotograf rzeczywiście nie musi robić tych odbitek, bo nie operuje tym. To wszystko jest, baza danych jest po prostu elektroniczna i na tym się kończy. No to jest przykre, ale chyba do takiej refleksji dochodzimy po jakimś czasie. Dobrze, no, trochę tak. Ja będę dziękował za naszą rozmowę. Tu przed wejściem na żywo porozmawialiśmy sobie, że zrobimy kiedyś długi wywiad już w naszym regularnym programie i to chyba mogę powiedzieć już oficjalnie widzom, że coś takiego będzie. Trzymam za słowo, natomiast tu jak zejdziemy z anteny, dogadamy się kiedy, co, gdzie i jak. Natomiast dostałem informację z reżyserki, że mamy budowę targów. No bo wszak pierwszy dzień, trzeba by zobaczyć, jak się do tego wszystkiego tutaj wszyscy wystawcy zabierali. Zapraszam do obejrzenia materiału. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki.